Siemanko. Moje kolejne konto na Facebooku zostało niestety zbanowane. Dlaczego tak się stało i o co tak naprawdę chodziło, opowiem już za chwileczkę. Generalnie ktoś wczoraj wrzucił na grupkę Apple zdjęcie z zamówienia iPhone'a X czy też iPhone'a 10. No i postanowiłem, że sprawdzę reakcję swoich znajomych na dwóch grupkach oraz na swojej tablicy. Wrzuciłem owy obrazek z zamówieniem i oczywiście posypały się fala hejtu. Na dwóch grupkach, jak napisałem o tym, że zamówiłem iPhone'a i spytałem się, aby co, dalej LG za 600 zł. Oczywiście była to zwykła prowokacja. Nie zamówiłem tego iPhone'a, bo uważam, że nie ma sensu płacić za coś, co nie jest tego warte. Jednak 6000 zł to nie jest mała kwota jak za telefon. Tym bardziej, że iPhone 10 nie prezentuje nic super rewelacyjnego. I nie widzę powodu, dlaczego miałbym się przesiadać z siódemki na dziesiątkę. Aczkolwiek, no, stało się jak się stało. Dostałem bana, nawet nie wiem za co. Facebook, jakby tak można by było tutaj powiedzieć, napisałem też w poście, że jebane biedaki, ale nie obraziłem tym nikogo praktycznie. Można powiedzieć, że obraziłem wszystkich, ale tak naprawdę nie obraziłem nikogo personalnie, nie obraziłem Polski, Polaków, ani nic z tych rzeczy. Praktycznie po prostu napisałem jebane biedaki. A to, że Facebook odczytał to jako algorytm obrażający narodowość, no cóż, to jest bardzo dziwne i nie do końca się z tym zgadzam, ale to nic. Chciałem tylko powiedzieć, że nie kupujcie iPhone'a X, bo dostaniecie bana, wasze konto zostanie zbanowane. Ja sobie wrócę za miesiąc, także spoko loko. I tak mam teraz dużo pracy i wszystkiego. Aczkolwiek, no, stało się jak się stało. Nie wiem, tylko dziwi mnie reakcja znajomych na ten post. Wielki ból dupy o nic, o iPhone'a. Ludzie, to jest 6000 zł za iPhone'a. Ja rozumiem, że się chwalił willą z basenem, ale nie telefonem komórkowym. I to było śmieszne, a ci, którzy puknęli haczyk, no cóż, wystarczy mi chyba tylko współczuć. To by było tyle na dzisiaj. Jutro postaram się umieścić vlogi z Chorwacji i coś do tego dołożę. No i po to też jest kanał na YouTube, żeby w razie takiej właśnie sytuacji, gdzie nie będę miał Facebooka, to dalej mogę mieć kontakt z ludźmi, dalej mogę pierdolić głupoty, dalej mogę pierdolić farmazony. Dalej mogę po prostu być. Trzymajcie się. Pa! I tak, wiem, że jakoś mojego głosu pozostawia sobie wiele do życzenia, ale niestety firma, w której zamówiłem mikrofon, dała dupy, wysłała mi uszkodzony sprzęt. No a póki nie będę miał MacBooka, to montowanie czegokolwiek niestety odpada. Dostaje mi tylko iPhone i tylko nagrywanie na mikrofonie z iPhone'a. Mam nadzieję, że to już się wkrótce już zmieni. Nie mogę jeszcze się zdecydować na model MacBooka, ale to kwestia tygodnia, dwóch. Trzymajcie się.